Cześć kochani, witam was w nowym filmiku i zapraszam was na kolejny haul z Siaty, słuchajcie. Prawda jest taka, że dzisiaj kiedy nagrywam ten filmik jest jeszcze lipiec. Natomiast jest już końcówka lipca, wy dopiero zobaczycie w sierpniu ten filmik. No ale to chyba nie robi jakiejś wielkiej różnicy, prawda? Byłam z Asią w DM-ie. I kupiłam, no jak widać, kilka rzeczy. Zaczniemy od tego, co mi tutaj leży na toaletce, czego jeszcze z Siaty nie wyciągnęłam, a do Siaty się już praktycznie nie zmieściło. Wybaczcie, nos mnie swędzi. Wiem, że podkład mam dużo jaśniejszy niż szyję, no nieważne. Mamy z DM Bio, mamy wafle, słuchajcie, te tutaj... To są wafle orkiszowe, a te tutaj są z kukurydzy. Te są naturalne, bez jakiejś soli i tak dalej. Te są natomiast solone. Po prostu zamierzam to używać zamiast chleba. Dokładnie tak. Kolejna rzecz, która no niestety się rozwaliła, to chusteczki po prostu z Ebelin, czyli marki własnej DM-owskiej. Te chusteczki powędrują do pokoju, dlatego że no, potrzebuję mieć na stoliku, a akurat nie wszystkie, które miałam, pozużywałam. Chciałam kupić takie duże, które zapewne kupię zaraz po tym filmiku, jak będę jechać do Rossmana. Między innymi, bo tam mają takie, wiecie, potężne, które ja właśnie najbardziej lubię. O, popatrzcie, jaka jest różnica między nimi. To są zwykłe, a to są takie duże. I właśnie takie chciałabym mieć, bo są dla mnie po prostu praktyczniejsze. Dobra, przechodzimy do samej Siaty i zaczniemy, czy lecimy dalej z rzeczami niekosmetycznymi. I mam tutaj siemię lniane. Pojemność 200 gram. Ja to potrzebuję między innymi do posiłków, bo jak wiecie, liczę teraz kalorie, więc no nie, może nie tyle nie wszystko mogę jeść, bo mogę jeść wszystko, ale muszę zwracać uwagę, co ile kalorii ma, żeby nie zjeść za dużo, a potem nie głodować, bo nie o to chodzi. Co my jeszcze mamy niekosmetycznego? Także z DM Bio, no jak wszystko, co tutaj jedzeniowe jest, jakieś włosy mi tu wychodzą. Mam tutaj taką, nie wiem jak to nazwać, to jest taki, wiecie, posiłek na szybkiego, na patelnię, i to są warzywa z kaszą bulgur i z quinoą. Pojemność 250 gram. Nigdy tego jeszcze nie próbowałam, więc nie mam zielonego pojęcia, jak to smakuje. Jestem ciekawa. W 100 gramach ma to 113 kalorii, więc myślę, że na przykład na obiad będzie jak najbardziej ok, bo opakowanie ma 250 gram, więc to nawet będzie dużo, dużo mniej niż obiad, niż kalorie, które mam na obiad wyliczone. Miluniu, czy ty możesz przestać robić dźwięki? Dziękuję. Lecimy dalej. Może sobie tutaj położę. Słuchajcie, to są od marki Aeroxon. Jezus, nie wiem jak to się czyta. W każdym bądź razie to są, słuchajcie, takie lepki na muchy. Wiecie, takie taśmy wyciągane. Muszę to mieć, zwłaszcza w łazience, bo u mnie w łazience dzień i noc okna są pootwierane, czy okna? Okno jest otwarte i przez to mam dużo much tam. No a ta taśma, która tam już wisi, jest, no powiedzmy, pełna, więc muszę wymienić. No i lecimy z kosmetycznymi rzeczami, słuchajcie. Balea wypuściła nową limitowaną edycję, jeżeli chodzi o włosy. Nazywa się Sweet Paradise. I ja skusiłam się na odżywkę, a właściwie w dwie. Oczywiście to jest jedna i ta sama wersja. Jest to odżywka z ekstraktem z kwiatów flamingo i olejkiem z orzecha, ale nie wiem jakiego, paradis nussöl. Jak ktoś wie, napiszcie na dole.
W każdym bądź razie, dlaczego skusiłam się na dwie? Słuchajcie, bo to obłędnie pachnie. To jest tak obłędny zapach, a że to limitowana edycja, szybko się wysprzeda i stwierdziłam, że później już nie dostanę, więc kupiłam. Kolejna rzecz, którą znacie, kolejna odżywka do włosów, to jest ta intensywnie nawilżająca dla ekstremalnie zniszczonych i suchych włosów, mua, z keratyną i olejkiem arganowym. Widzieliście w Denku, w drugiej części Denka z lipca właśnie, że zużyłam i no, uwielbiam tą odżywkę. Ona bardzo dobrze się u mnie sprawdza. Fakt faktem, że pojemność 200 ml starczy na moje włosy, no powiedzmy na 5 użyć, 5-6 więcej raczej nie, ale nie zmienia to faktu, że moje włosy, wiecie, wtedy naprawdę są gładkie, są błyszczące i w ogóle wyglądają na bardzo zdrowe, dlatego ją bardzo lubię, a nie jest droga. Skoro jesteśmy przy Balea, mój kremowy żel do mycia twarzy, wzięłam tylko jeden, bo mam jeszcze jeden, który dostałam od Ani, za co jeszcze raz bardzo dziękuję, no ale na zapasie wolę mieć, więc uwielbiam, bardzo gorąco Wam polecam, bo jest naprawdę bardzo fajny. Kolejna rzecz, którą znacie z moich filmików, jest to Neutrogena Glow Boost i to jest rewitalizujący peeling z kwasami migdałowymi. Uwielbiam. Uwielbiam. To jest moje trzecie opakowanie i naprawdę, słuchajcie, to nie ma ostrych drobinek, więc Wam krzywdy nie zrobi. Natomiast trzeba uważać, no bo kwas migdałowy jest, tak? Więc pamiętajcie o używaniu filtra po użyciu tego peelingu. W każdym bądź razie uwielbiam, wiecie, używam dwa razy w tygodniu mniej więcej. Starczy mi na półtorej miesiąca przy regularnym używaniu. Ale no, ubóstwiam, po prostu ubóstwiam. Następna rzecz, którą także znacie, no wiecie, ja sięgam bardzo często po te same rzeczy, bo jeżeli coś się u mnie sprawdza, to po co mam szukać czegoś innego, tak? W każdym bądź razie parodontax, płukanka do jamy ustnej. Asia mówi, że też używa, bo jak z Asią byłam w DM-ie i wiecie, Asia widziała, co kupuje. Mówiła, że też używa, że bardzo lubi, bo nie jest to płukanka, wiecie, agresywna na bazie alkoholu, jak na przykład Listerin, choć i Listerin nie są wszystkie na bazie alkoholu, trzeba przyznać. Natomiast to jest lekkie, ładnie odświeża jamę ustną i muszę przyznać, że naprawdę, słuchajcie, coś działa na zęby i dziąsła. Przede wszystkim na dziąsła, dlatego że odkąd to używam, nie mam żadnego krwawienia dziąseł i pomimo, że ja mam zaawansowaną parodontozę, to i tak powiedziała pani dentystka, że moje dziąsła i zęby wyglądają dużo lepiej niż rok temu, więc coś musi w tym być. Tak, kolejne dwie rzeczy, właściwie po prostu dwupak, który także znacie z moich filmików. Jest to seria Balea Med i jest to po prostu zwykły tonik do twarzy, bezzapachowy, bez parabenów, bez barwników, bez alkoholu. Krótki skład, skład jest przejrzysty, produkt wegański i nie robiący krzywdy. Naprawdę, jeżeli jesteście alergikiem, mogę Wam bardzo gorąco polecić, przetestować, bo on naprawdę krzywdy nie robi. Tutaj jeszcze taka randomowa rzecz, czyli po prostu patyczki do uszu. Używam codziennie, więc potrzebuję. Kolejna rzecz, bo już zbliżamy się do końca, słuchajcie, całkiem nieźle to przelecieliśmy, bo zostały nam jeszcze żele pod prysznic. Może najpierw pokażę Wam jeszcze mydło. Kolejna nowa limitowana edycja z Balea Sunnyside. I to jest mydło, które wygląda tak, no powiedzcie sami, że opakowanie nie wygląda ładnie. Naprawdę ładnie wygląda, tak letnio. Szkoda tylko, że Balea wypuszcza coś takiego na koniec lata już praktycznie, no bo dużo nam lata już nie zostało. No i z tej samej serii, słuchajcie, skusiłam się także na żel pod prysznic i powiem Wam, że to pachnie świeżo, po prostu świeżo. To nie jest trochę tak właśnie letnio, delikatnie olejkiem do opalania. Naprawdę przyjemny zapach.
Tutaj jest napisane, że to ma minerały z Morza, z Morza Martwego. Minerały morskie i ekstrakt z alg. No, dokładnie tak. Pojemność 250 ml. I ostatnie dwa produkty, które w siacie. W siatce się jeszcze znajdują. Musiałam kupić po raz kolejny mój Aftasan żel pod prysznic z Balea. Uwielbiam od lat, słuchajcie, odkąd nagrywam, a to już jest lat 7. Od 7 lat już nagrywam. Od 7 lat pokazuję Wam non-stop, zwłaszcza latem, ten żel pod prysznic. Ja go po prostu uwielbiam. Pachnie obłędnie, pachnie latem, plażą, koktajlami. No, rewelacyjny żel pod prysznic. I ostatni żel pod prysznic, który także... A nie, jeszcze coś mam, słuchajcie. Więc jeszcze dwie rzeczy zostały. W tym jeden żel pod prysznic, który już raz miałam. I jak zobaczyłam wystawkę, że znowu zrobili taki rzut, wiecie, ograniczonej jakiejś tam ilości, no to się skusiłam od razu. Jest to Trickle Moon Brazilian Love, czyli zapach migdałowo-waniliowy. Zapach, który ja bardzo mocno mogę porównać do tego kremu Bum Bum. O Jezus. Uwielbiam. Jeżeli macie możliwość dorwać gdzieś, zakupić i lubicie właśnie takie słodkie zapachy, ale letnie, to mogę Wam bardzo gorąco polecić. I ostatnia rzecz, słuchajcie, i teraz już naprawdę torba jest pusta. Ja jestem obładowana tutaj. Jest to produkt od Milani, a mianowicie jest to... jak to się nazywa? Róż do policzków. I nie jest to róż, słuchajcie, w tym typowym kolorze najsłynniejszym Luminoso. Luminoso miałam i Luminoso niestety na mojej cerze był niewidoczny. Ja skusiłam się na numerek 12 Bella Bellini i powiem Wam, że w czerwcu, jak Asia była, byłyśmy w drogerii, bo pojawiła się po prostu wystawka Milani. I Asia kupiła sobie Luminoso, bo to jej ulubiony róż. U niej bardzo ładnie wygląda. Natomiast ja, wiecie, zeswatchowałam ten. Ja Wam zaraz pokażę swatcha. Ja zeswatchowałam ten i się po prostu zakochałam. Boże, jakie to jest mięciutkie. Ja nie wiem, na ile kamera to odda, ale on jest dobrze napigmentowany. I jest po prostu przepiękny. I wiecie, z takich bling bling, jak ja po prostu lubię, no bo nie ma co ukrywać, ja lubię. A że kończy mi się znam wkład z różem, który tak samo mam dzisiaj właśnie na policzkach, to stwierdziłam, że sobie wezmę kolejny. To nie jest tak, że ja cierpię na brak róży, ale nad nim zastanawiałam się bardzo długo, bo o ile w czerwcu go nie wzięłam, tak wczoraj nie mogłam się powstrzymać i... sięgnęłam. Drogie są, bo 12 euro i 45 centów to nie jest tanio, ale ja nawet nie wiem, jaka tu jest pojemność, ale na pewno będę miała go bardzo, bardzo, bardzo długo, słuchajcie, bo one są mega, a tu jest 5 gram, nie, przepraszam, 3,5 grama. Muszę zabezpieczenie zerwać. Urwało mi się wszystko, no nieważne. W każdym bądź razie tutaj jest pokazane, że jest to produkt wegański i waga jest 3,5 grama, więc no, będę sobie z niego korzystać. Całkiem możliwe, że przetestuję go razem z Wami w którymś filmiku. To się jeszcze okaże, czy wyjdzie w praniu, jak ja mówię. No i to by było na tyle, słuchajcie. Będę się teraz z Wami żegnać, bo jak mówiłam, muszę jechać jeszcze do Lidla po wodę i chcę wejść jeszcze do Rossmana po kilka rzeczy, więc nie wiem, ile kupię. Kto wie, czy nie będzie tego na tyle, że jeszcze pojawi się haul z Rossmana. To wszystko wyjdzie w praniu. Żegnam się z Wami, zapraszam Was bardzo gorąco na kolejne filmiki. Do zobaczenia. Pa, pa!